To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o seksie. Seksie ludzi starych, ludzi dojrzałych, seniorów. Jak zwał, tak zwał, ale najważniejsze jest to, że o seksie. Ja nazywam się Paulina Rajty, a moją gościnią jest Alicja Długołęcka, terapeutka i edukatorka seksualna. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W Wysokich Obcasach 8 lutego, a także w sieci, publikujemy projekt fotograficzny amerykańskiego artysty, który robi zdjęcia właśnie osób starszych czy seniorów, którzy są w sobie zakochani, kochają się. I oni właściwie wszyscy podkreślają to, że oprócz tego, że kochają się czule, romantycznie, to są dla siebie nadal atrakcyjnymi partnerami seksualnymi i podniecają się nawzajem, działają na siebie erotycznie. I co więcej, mają taki przekaz dla młodych ludzi, że seks z wiekiem jest coraz lepszy. Co ty na to? No, sama podlegam procesowi starzenia się i dołączam tutaj do tej opinii i myślę, że będzie mi towarzyszyć przez następne dziesiątki lat, jeśli los pozwoli. Rzeczywiście tak jest. No, jeżeli miałabym się odwoływać do badań, to konkluzja jest taka średnio optymistyczna dla kobiet, bo w przypadku mężczyzn to jest oczywista oczywistość, że interesują się seksem, bezpośrednio seksem, do śmierci. Jeżeli chodzi o kobiety, jest bardzo podobnie, ale korelacja jest, uwaga, i ona jest dosyć ważna, z tym, czy kobieta przed menopauzą wiodła życie seksualne, które było satysfakcjonujące, bo będzie w tych późniejszych fazach życia miała wtedy do niego motywację, czy w pewnym sensie z ulgą konstatuje, że już ten temat w swoim życiu, który był powodem smutku i problemów i takiego, no powiem po prostu, zmuszania się do jakiegoś obowiązku czy podtrzymywania relacji, że już ma to z głowy. I to jest jedno. Drugie, to co jest takie mało optymistyczne, to jest to, że kobiety dojrzałe zgłaszają to, że bardzo by się chciały kochać, ale nie za bardzo mają z kim. Bo stereotypy niestety w naszej kulturze jednak wzmacniają związki z różnicą wieku w jedną stronę, tak? Czyli mężczyzn z młodszymi kobietami nieodwrotnie. No ale na szczęście rówieśnicy dojrzali się odnajdują. One nie mają z kim uprawiać seksu, bo ich partnerzy już nie żyją? Czy to masz na myśli? Czy że oni już są w tak dojrzałym wieku, że nie są zainteresowani? Nie, mam na myśli to, że się bardzo wiele związków rozpada i że są kobietami partnerów. To źle zrozumiałam. To jest ten czas, kiedy tak dzieci są już dorosłe, odchodzą z domu. No, monogamia seryjna, tak. A mężczyźni odchodzą właśnie w poszukiwaniu tej nowej energii seksualnej, można pewnie też tak powiedzieć, czyli też w poszukiwaniu młodszych partnerek. I jak rozumiem, popełniają błąd, bo pamiętam z naszych poprzednich rozmów, że kobiece libido na starość czy z wiekiem raczej się budzi i rozwija. No właśnie, na pewno nie maleje i ono się zmienia. Znaczy, czyli w naszych rozmowach tak zawsze już takim oswojonym słowem tak jest ta płynność kobiecej seksualności, też rozumianej jako zmienność w fazach życia. I ja bym powiedziała, że ona jest po prostu inna. I to jest to, co powiedziałaś na samym początku, wprowadzając temat tej rozmowy, że myślę, że mężczyzn to też w jakimś stopniu dotyczy, że nadajemy nowe znaczenia i nowy sens swojej seksualności.
i że jesteśmy o wiele bardziej otwarci, no mamy w nosie stereotypy, niczego już nie musimy, tylko możemy. I myślę, że to dotyczy głównie osób, które traktują wejście w tą dojrzałą fazę życia jako taką fazę, w której mogą sobie pozwolić i na wolne wybory, i na zadbanie o siebie, i o swoją własną przyjemność, że zadają sobie takie pytania, no właśnie przestają się przejmować tym, co mówią inni, co się nawet pisze w książkach, tak, artykułach. Każdy znajduje swoją ścieżkę. I też myślę, i to też wychodzi z badań, osobiście znam też wiele takich par, i tutaj mówię o ludziach bardzo dojrzałych, takich po 70, 80, że teraz myślę o badaniach na temat szczęścia, tak w ogóle, że kiedy wiemy, że nasze życie za jakiś czas niedługi się skończy i mamy świadomość jego znikomości, odwołujemy się do tego, co było w naszym życiu najważniejsze. No i tam oczywiście będzie miłość. Jeśli tej miłości nie mieliśmy zbyt wiele w życiu, jeżeli się zawiedliśmy, to mamy taką tendencję do szukania miłości z dawnych lat albo szukania tej miłości w taki bardzo otwarty, wolny sposób. Bez wstydu, bez oszukiwania. Nie myślę tu o wstydzie cielesnym, tylko takiej otwartości i uczciwości emocjonalnej. I jeżeli ludzie mają szczęście i żyją, to się bardzo często z pierwszych zakochań, że tak powiem, spotykają, tak? Albo właśnie w otwarty sposób w dzisiejszych czasach korzystają z internetu i się odnajdują. I tam, gdzie jest miejsce na tą otwartość taką emocjonalną, uczuciową, jest olbrzymi obszar, olbrzymie otwarcie na bliskość cielesną. I to dlatego ten seks jest lepszy, bo on jest taki z serca, taki właśnie bez takiego wstydu, który nie ma sensu, z takim nastawieniem na czułość, na potrzeby drugiej osoby i tak dalej, i tak dalej. To są piękne relacje. Czyli można powiedzieć, że jednak świadomość naszej śmiertelności i bliskość podnosi. Znaczy to słynny Eros i Thanatos, to jednak działa, tak? Im bliżej śmierci, tym lepsi w łóżku. Konkluzja, że tak powiem, mocna. Ja bym ją zawiesiła tak, coś w tym jest, bo na przykład osoby, kiedyś o tym rozmawiałyśmy, osoby, które dotyka na przykład choroba, tak, też mają większą świadomość swojej cielesności, znikomości, ale też i prawa do przyjemności, do bliskości, do nieprzejmowania się stereotypami. Ja bym to podsumowała w taki sposób, że właściwie to chodzi o uważność, tak? I to jest slogan, ale o takie bycie w tu i teraz, a nie w tym, co będzie, co by było idealne, tak? Albo, że ojej, już wszystko mam za sobą, tylko, że chwytam ten dzień, który przychodzi z całą jego esencją i staram się, żeby był jak najlepszy i że warto. I z pewnością kategoria miłości, w którą wpisana jest seksualność, cielesność, jest oczywistością, że one tam będą. Oczywiście seksualność, zmysłowość, erotyka to jest dużo więcej niż sam akt penetracji, ale jak już rozmawiamy o seksie seniorów, to już może też porozmawiajmy tak trochę poradnikowo. I porozmawiajmy o tych problemach, które zgłaszają seniorzy. Czy ja dobrze rozumiem, że dla mężczyzn to będzie największym problemem zaburzenia erekcji? Zaburzenia erekcji i jak rozumiem dla kobiet też, bo pamiętam z naszej poprzedniej rozmowy, że zarówno zaburzenia erekcji u mężczyzn, zaburzenia erekcji łechtaczki w tym wieku mogą stanąć na drodze do udanego seksu. No, w przypadku mężczyzn z pewnością tak. I rzeczywiście tutaj sądzę, że kompletnie bez fałszywego wstydu i jako oczywistość można powiedzieć, że farmakologia tutaj bardzo dobrze działa i jest zalecana i no, w dzisiejszych czasach tak jest ogólnie dostępna. Oczywiście w przypadku, no jednak będę wtrącała trochę takie psychologiczne kawałki,
No bo nie jest, seks no nie jest jedynie penetracją i w pewnym sensie powiem, że jeżeli się zniweluje poziom stresu związany, czy frustracji związanej z tym, że ta erekcja nie jest taka jak w młodości, to bardzo wielu dojrzałych mężczyzn mówi, że to ich mobilizuje do tego, żeby przeformatowali jakby swoje myślenie na temat tego, co stanowi o jakości seksualności i w trakcie tej zmiany odkrywają różne swoje nowe oblicza łóżkowe i to jest bardzo fajne. To ich wzbogaca. Ich wzbogaca, tak. Więc, no ale tak jak powiedziałam tutaj, zajęcie się tą sprawą jest bardzo ważne. Drugi aspekt taki zdrowotny dotyczący zaburzeń erekcji, ja to zawsze powtarzam i jest to niezwykle ważne, jest sprzężony w ogóle ze stanem układu krążenia. I należy wiedzieć, tak, że zaburzenia erekcji pojawiają się mniej więcej 3 lata wcześniej niż na przykład zawał serca. Więc należy, że tak powiem, zadbać o siebie kardiologicznie i przebadać się pod tym kątem, bo nie o samą zdolność erekcyjną chodzi, ale również w ogóle o wydolność i sprawność fizyczną w ogóle i samopoczucie, to jest jasne. W przypadku kobiet to, co powiedziałaś, tak, no kwestie zaburzeń erekcji, łechtaczki, no to jest w naszej kulturze seksualnej dosyć abstrakcyjne jeszcze pojęcie. Medycznie no raczej koncentracja będzie na zaburzeniach lubrykacji, tak? Czyli rzeczywiście zmiany hormonalne, na przykład i związane z tym zmiany samopoczucia, no właśnie obniżony lub brak zwilżenia pochwy pomimo podniecenia, to mogą być problemy, efekty różnych, czy skutki właściwie operacji ginekologicznych, tak, no bo też dużo kobiet dojrzałych, tak, je może mieć, tak, będą wpływały na ten aspekt cielesny związany z odbieraniem przyjemności seksualnej. No i tutaj znowu droga się otwiera do eksperymentowania i rzeczywiście tak jest, że kobiety są bardziej otwarte na poszukiwanie różnych sposobów stymulacji, ale dzieje się bardzo podobnie, tak jak w przypadku mężczyzn, że problem otwiera, jeżeli istnieje, otwiera pole do różnych działań. Pojawił się ostatnio w sieci taki projekt kanadyjskiej fotografki, która się nazywa Ariana Clemont, która zaczęła od fotografowania kobiet stuletnich, a nawet ponad stuletnich, pokazując właśnie ich zmysłowość i sensualność, seksualność, wiesz, a przeszła płynnie, podobnie jak Alice Cohen, którego zdjęcia mamy w wysokich obcasach, przeszła do fotografowania par zakochanych i też związanych ze sobą erotycznie. Jedną z par, z których sfotografowała, jest to Paul, który ma 101 lat, i jego żona Christine, która ma 88 lat. I tak Christine mówi o związku z Paulem. Każdej nocy przytulam Paula do siebie, jesteśmy jak dwie łyżeczki i trzymam go w ramionach całą noc, nawet mucha by się między nas nie wślizgnęła. Muszę powiedzieć, że tak wiele osób, jak zszerowało post, gdy go powiesiłam na Facebooka, to chyba nigdy mi się nie trafiło. Wnioskuję z tego, że obraz starych ludzi, tu w tym przypadku już chyba nie ma wątpliwości, że możemy tego słowa użyć, którzy są zmysłowo rozbudzeni i są ze sobą blisko, jest czymś, czego bardzo, bardzo pożądamy. A jednocześnie cały czas ten temat seksu starszych ludzi jest takim tabu. Jak to połączyć? Jak to przezwyciężyć? Przecież to jest coś, o czym tak naprawdę marzymy. I dla siebie, i dla chyba naszych rodziców. Może właśnie nie, może nie dla rodziców. Może tylko dla siebie. No Paul, no właśnie tak. Właśnie tak. Mówiąc o tym, pisząc, pokazując piękne projekty, no myślę, że to niestety też jest związane z sytuacją finansową emerytów, powiem wprost.
to, żeby byli tak jak osoby z niepełnosprawnością po prostu widzialni, bo rzeczywiście gdzieś każdy z nas się zestarzeje, tak? I większość z nas ma takie marzenie, żeby z tą drugą osobą bliską gdzieś iść za rękę, żeby zasypiać w jej ramionach. Ale też, żeby być w relacji zmysłowej, tak, fizycznej do końca swoich dni. Bardzo cieszę się, że mamy na to przestrzeń. No, innego sposobu tak naprawdę nie widzę. No, myślę, że też potrzebujemy takich przykładów. I tu dużo, myślę, zależy jednak od zmiany stereotypowego myślenia i odwagi kobiet dojrzałych. To, żebyśmy się nie zamykały właśnie po menopauzie w świecie pod tytułem jestem niewidzialna i przysłowie wszystko mam za sobą, tylko że ten zmysłowy i miłosny aspekt życia jest nierozłączny jakby od wczesnej młodości do śmierci. Wydaje mi się, że na szczęście to się bardzo zmienia. Bardzo. I rzeczywiście, że następuje taka ewolucja kobiet. Przed naszą rozmową dzisiaj przypomniałam sobie naszą rozmowę z seksu na wysokich obcasach z książki, którą razem napisałyśmy. Tam też był rozdział o seniorach, w którym dowodziłaś, że są oni dużo mniej pruderyjni niż ludzie młodzi i dużo bardziej wyzwoleni. Ale tam pamiętam, bardzo dużo rozmawiałyśmy o tej rezygnacji, zwłaszcza kobiet właśnie, że w pewnym wieku one zakładają, jak to nazywałeś, pantofle na słonince i jakiś paltocik i po prostu znikają. Zdaje mi się, że nie tak wiele lat minęło od naszej rozmowy, a kobiety coraz rzadziej, już te słoninki nie takie modne. Już kobiety nie chcą tak znikać, tylko rzeczywiście domagają się jakby tej przestrzeni i miejsca dla siebie i też, jak rozumiem, tej zmysłowej przyjemności. To cieszy. Bardzo. To prawda, czas płynie naprzód i należy pamiętać, że już w wieku emerytalnym są dzieci rewolucji seksualnej. Więc to jest lat 60., 70. Zapytam cię jeszcze, bo ciekawy jest ten wątek, o którym mówiłeś, czyli o kobietach, które zrezygnowały, chętnie rezygnują z życia seksualnego, dlatego że mają ze sobą nieprzyjemne doświadczenia seksualne. Jak z takimi kobietami pracujesz i jak powrócić do, czy jak mieć po raz pierwszy w życiu, w tym wieku, przyjemność seksualną? To jest bardzo wzruszający aspekt mojej pracy i nie będę ukrywała, że dużo przychodzi klientek właśnie w takim okresie okołomenopauzalnym. Mam już takich późnych nastolatków albo studentów i mówią, czuję, że moje życie mija i nie mam zgody w sobie na to, żeby nigdy nie poczuć tego aspektu kobiecości, który się wiąże ze zmysłowością, że właściwie nie wiem, dlaczego to tyle lat robiłam, tak? W sensie, że byłam zamknięta tak na seksualność, że tak jakoś w moim życiu wyszło. I w przypadku tych kobiet to jest w ogóle danie sobie prawa do odczuwania przyjemności. Ja wiem, że to jest banalne, ale w praktyce to w ogóle nie jest banalne. I dosłownie czasem to polega na tym, że i trwa to miesiącami, zanim kobieta się nauczy dostrzegać zmysłowe i piękno doznań zmysłowych, niekoniecznie seksualnych. Następnym krokiem jest w ogóle danie sobie prawa do różnych rzeczy. I to już jest taki obszar, bym powiedziała, terapeutyczny bardziej. I u każdego to troszkę inaczej wygląda. I dopiero potem, to jest trochę tak jak w projekcie Wdzięczność, następuje taki moment, kiedy można zbliżyć się w sposób taki otwarty, z wdzięcznością, z życzliwością dla swojego ciała i w nim poszukać tego, za czym tęskni, czego pragnie, jakie ma granice. To są bardzo takie delikatne, a jednocześnie mocne tematy, w których są zanurzone takie głębokie historie, czasem z wczesnego dzieciństwa, czasem właśnie z całego tego dotychczasowego przebiegu relacji. Potem jest eksperymentowanie ze swoim ciałem, tak? A potem
No niestety to jest smutne, bo dosyć rzadko dotyczy to otwarcie na partnera, bo jeżeli związek funkcjonował przez lat kilkadziesiąt, tak, w taki sposób, że nie brane były pod uwagę te potrzeby, to dosyć często jest to inna osoba. Mhm. Powiem uczciwie. W filmach często jest taki trop, że kobieta długo właśnie rozstała się z partnerem, długo jest samotna, potem się zakochuje, spotyka kogoś wspaniałego, odżywa w niej ta potrzeba życia erotycznego, ale ma w sobie ten ogromny lęk, że ja już tego tak długo nie robiłam, na pewno już nie pamiętam, jak to się robi. Czy to jest potrzebny lęk, czy to jest jak z jazdą na rowerze? W sensie, że jak człowiek się raz nauczył, to już będzie umiał. No raczej nie jest jak z jazdą na rowerze. No muszę odpowiedzieć, to zależy, bo czasami to jest tak, że kobieta podejmuje totalne ryzyko emocjonalne, czyli wtedy, kiedy się zakocha, to się nawet często tak to kobiety określają, że pojawia się pan od seksu. Czyli jakiś kochanek, przy którym kobieta po prostu wariuje, podejmuje właśnie, tak jak powiedziałam, ryzyko emocjonalne się całkowicie otwiera, biorąc pod uwagę również to, że może potem to boleć, mam na myśli rozstanie i że jest to, że to może być relacja przelotna. No, kobiety, które przychodzą do mnie, wybierają inną opcję, czyli właśnie taką z dużą uważnością na siebie, tak? Z delikatnym potraktowaniem siebie i z takim stopniowym otwieraniem tej przestrzeni, często też z gotowością właśnie na otwarcie, no, nie będę aż taką pesymistką, czasem partnera stałego. Ten projekt, który fotograficzny, który pokazujemy w Wysokich Obcasach, nazywa się Advanced Love. Bardzo piękna nazwa, czyli miłość dla zaawansowanych. Właściwie tak już na koniec powiem, że wydaje mi się, że bardzo mi brakuje głosów starszych ludzi opowiadających o właśnie swojej zmysłowości i seksualności. Muszę powiedzieć, że wierzę w to, że rzeczywiście jest to Advanced Love, czyli właśnie oni są naprawdę zaawansowani i byłoby wspaniale te głosy słyszeć, że było aby nam w średnim wieku i osobom młodszym potem chyba łatwiej w ogóle wchodzić w związki, w życie seksualne, znając te opowieści. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Mogę się czymś podzielić na koniec? Pamiętam, że bodajże 2 lata temu rozmawiałam z Ewą Podolską z Tok FM-u na temat seksualności osób starszych, tak? I pani Ewa myślała, że to będzie rozmowa dosyć pesymistyczna i mogli do nas słuchacze dzwonić. I na sam koniec zadzwoniła kobieta powyżej lat 80, która po śmierci swojego męża, jak została wdową, odnalazła właśnie miłość z dawnych lat i na antenie powiedziała, że odkryła seks. I że właściwie nie wyobraża sobie relacji bez tego aspektu i że jej ukochany, również 80-paroletni, codziennie rano wita ją intymnymi pieszczotami i tak zaczynają dzień. Osobiście mi to coś zrobiło i zmieniło moją perspektywę na poziomie takim emocjonalnym tego tematu. Wspaniałe to jest, ja muszę skorzystać z okazji więc i zaapelować do kobiet i mężczyzn, którzy nas słuchają, żeby napisali do nas list, jeśli mają jakąś historię, jakąś opowieść, jakieś przemyślenia, refleksje na temat seksu swojego, czy w ogóle seksu na tym etapie życia. Proszę pisać wysokieobcasy@wyborcza.pl. Będziemy wdzięczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.